Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu nowy torowy Dunkerwurst D8 GTO JD70R, do tego przyłapany prototyp Ferrari Puro Sangue oraz lifting F-Pace'a. Zaczynamy! 4 lata po rozpoczęciu produkcji Jaguar odświeżył swojego największego SUV-a F-Pace'a i choć premiera miała miejsce około miesiąc temu, auto dopiero teraz trafia na polski rynek sprzedażowy. Lifting objął, podobnie jak w przypadku E-Pace'a, lekkie modyfikacje wizualne, jak również wnętrze i gamy jednostek napędowych. Zmodyfikowano nieco kształt przedniej maski oraz zastosowano nowocześniejsze, węższe reflektory ze światłami dziennymi w kształcie litery J. W ramach pakietu Black Exterior klienci mogą zdecydować się na przyciemnioną atrapę chłodnicy oraz przyciemnione szyby. Z tyłu odświeżonego SUV-a poznamy po przeprojektowanych kloszach tylnych lamp oraz nowych końcówkach układu wydechowego. We wnętrzu pojawiła się nowa konsola środkowa, wyglądająca nowocześniej. Na desce rozdzielczej umieszczono prawie 11,5-calowy ekran multimediów w formie bezramkowego tabletu. Za kierownicą zamontowano natomiast ponad 12-calowy ekran prezentujący zestaw wirtualnych zegarów. Zamiast pokrętła automatycznej skrzyni biegów na tunelu środkowym znów znajdziemy dźwignię. Duży nacisk położono także na jakość materiałów wykończeniowych. W tabeli silników znajdują się teraz przeprojektowane 4-cylindrowe jednostki o pojemności 2 litrów. Benzynowa generuje 250 koni, a diesle 163 i 204 konie. Wszystkie jednostki 3-litrowe oraz silniki wysokoprężne otrzymały dodatek w postaci układu Mild Hybrid. Największą nowością w gamie jest hybryda plug-in o pojemności 2 litrów i mocy 404 koni i 640 Nm. Bateria ma pojemności nieco ponad 17 kWh i zapewnia 53 km zasięgu na jednym ładowaniu w trybie w pełni elektrycznym. Minimalnie zapłacimy za F-Pace'a 230 tysięcy złotych i będzie to o dziwo silnik diesla 2.0DR 463 konie. W tabeli silników wysokoprężnych przy mocy 204 koni widnieje kwota minimalna 245 tysięcy złotych, natomiast przy 3-litrowej jednostce R6 300 koni 305 tysięcy 500 złotych. Najtańszy benzyniak to 2.0PR4 249 koni i dostaniecie go za 249 tysięcy złotych. Za 3-litrową wersję R46 400 koni przyjdzie wyskubać skąd aż 324 700 złotych. Nowość w postaci hybrydy 2.0PR4 PHEV 404 konie kosztuje minimum 314 600 złotych. Podczas gdy tradycyjne kombiaki tracą na popularności względem crossoverów i SUV-ów, Volkswagen ma zamiar wprowadzić na rynek nową generację Golfa R również w odmianie Variant. Póki co zakamuflowany prototyp tego modelu został przyłapany podczas testów na torze. Za sprawą sprytnie umieszczonych winylowych naklejek i dodatkowych plastikowych okładzin, samochód udawał podniesioną wersję Alltrack, jednak zmyła nie była skuteczna, gdyż szybko w oczy rzucają się niebieskie zaciski hamulcowe widoczne zza lekkich aluminiowych felg czy cztery końcówki wydechu pod tylnym zderzakiem. Ostatecznie produkcyjna wersja będzie sprzedawana jako bardziej praktyczne i tańsze rozwiązanie dla klientów zastanawiających się nad autem pokroju Mercedes AMG CLA 35 Shooting Brake. Finalnie samochód wyróżniać się będzie rozbudowanym, agresywnym pakietem stylistycznym, w którego skład wejdą przednie i tylne zderzaki z wlotami powietrza, lotka na klapie bagażnika, tylny dyfuzor czy listwy progowe. Na nadwoziu pojawią się też emblematy R, tak samo jak i we wnętrzu. Tam obok nowej tapicerki, sportowej kierownicy, aluminiowych pedałów znajdziemy też dedykowany przycisk R, po naciśnięciu którego automatycznie wybrane zostanie najlepsze sportowe ustawienie zawieszenia, skrzyni biegów i silnika. Pod maską znajdzie się oczywiście dwulitrowa, czterocylindrowa, turbo doładowana jednostka o mocy 333 koni mechanicznych, sprzężona z napędem na 4 koła opartym o Haldex i z 7-stopniową dwusprzęgłową skrzynią DSG. W przenoszeniu mocy na drogę pomocne będą blokady mechanizmu różnicowego XDS Plus oraz system kontroli stabilności. Lexus zaczął wprowadzać limitowane edycje swoich coupé i pierwszą z nich jest dostępna tylko na japońskim rynku wersja Emotional Ash, przyporządkowana modelowi RC Coupé. Wprowadza szereg ulepszeń wizualnych i nowe wyposażenie do modeli RC350, RC300H i RC300F Sport. Z zewnątrz auto wyróżnia się błyszczącą czarną atrapą chłodnicy, osadzone jest na 19-calowych unikalnych aluminiowych felgach pokrytych czarną powłoką w modelach F Sport, a także wyróżniają je czarne błyszczące osłony lusterek i końcówki wydechu. Oprócz tego w standardzie auto zyskało w pełni LED-owe reflektory. Przechodząc do kabiny, specjalna edycja wita pasażerów sportowymi fotelami pokrytymi skórą ze srebrnymi przeszyciami. Oprócz tego umieszczono tu wstawki z drewna jesionowego pojawiające się na desce rozdzielczej, boczkach drzwi i kierownicy. Dopełnienie modernizacji wnętrza jest 8-calowy ekran LCD. Długo oczekiwane Ferrari Puro Sangue nieśmiało zrzuca kamuflaż i rzadko pojawia się na szpiegowskich zdjęciach. Teraz samochód został przyłapany na terenie fabryki w Maranello. Z zewnątrz wygląda jak mieszanka Maserati Levante i Porsche Panamera. Widać karbonowo-ceramiczne hamulce i cztery rury wydechowe z tyłu. Wydaje się, że przyszły model może wcale nie wyróżniać się dużą ilością przestrzeni na nogi w tylnym rzędzie pasażerskim, gdyż na oko miejsca nie jest dużo. Karoseria prawdopodobnie będzie wyglądać zupełnie inaczej, a z przodu charakterystyczny będzie dość głęboki zwis. W każdym razie wydaje się, że Ferrari Puro Sangue to jedna z najlepiej strzeżonych
niedostrzeżonych tajemnic w branży. Według wszystkich plotek samochód będzie wyposażony w napęd na wszystkie koła i generować będzie wystarczającą moc, pozwalającą na rzucenie wyzwania Lamborghini Urus. Włoski producent powinien ujawnić swojego pierwszego SUV-a pod koniec przyszłego roku lub 2022. Lexus nie poprzestał jednak na specjalnej wersji modelu RC i postanowił poprawić też jedno z najpiękniejszych coupé XXI wieku, czyli Lexusa LC. Kupujący w Japonii mają teraz do dyspozycji nową wersję nazwaną Aviation, oferowaną w dwóch wersjach napędowych. Można je natychmiast rozpoznać po eleganckim tylnym skrzydle wykonanym z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem węglowym. Element ten został zaprojektowany i zbudowany przez specjalistów wcześniej zaangażowanych w projekt kultowego Lexusa LFA. Spoiler zawiera dodatkowe pionowe skrzydełka, które zdaniem producenta mocno wpływają na wygładzenie turbulencji generowanych przez boki samochodu. Poprawia to reakcję układu kierowniczego, jak również komfort i stabilność samochodu przy dużych prędkościach. Auto osadzone jest na 21-calowych czarnych aluminiowych felgach. Z zewnątrz wyróżnimy go też po przyciemnionej atrapie chłodnicy oraz przyciemnionych kloszach lamp przednich i tylnych. We wnętrzu we wszystkich egzemplarzach znajdziemy tapicerkę Aviation Black czy kierownicę pokrytą alkantarą. Jedyne opcje kolorów nadwozia to srebrny, biały i czarny. Nie dokonano tu żadnych modyfikacji technicznych. Zatem Lexus LC500 nadal napędzany jest 5-litrowym silnikiem V8 o mocy 471 koni. Japoński producent zbuduje zaledwie 70 sztuk limitowanej edycji LC. Chiński Changan Auto opublikował pierwsze oficjalne zdjęcia swojego nowego SUV-a UNI-K, wcześniej nazwanego UNI-V. To drugi pojazd z nowej rodziny modelowej po wcześniej zaprezentowanym UNI-T. Jest znacznie większy i mierzy 4,8 m długości oraz niemal 2 m szerokości. Rozstaw osi wynosi tu 2,9 m. Wymiary stawiają go w jednej linii obok Porsche Cayenne Coupé. Auto zresztą mocno je przypomina, zwłaszcza kiedy popatrzymy na niego z profilu lub z tyłu przyjrzymy się lampom z paskiem świetlnym na czele. Chiński producent zwraca jednak uwagę na odważnie zaprojektowany przedni pas wraz z eleganckimi reflektorami LED i atrapą chłodnicy. Innymi cechami stylistycznymi są wysuwane klamki, podwójne trzecie światła stop oraz 21-calowe aluminiowe felgi. Firma nie pochwaliła się jeszcze projektem wnętrza, ale najprawdopodobniej zostanie ono mocno zaadoptowane z mniejszego modelu. Moc pochodzi tu z 2-litrowego turbodładowanego 4-cylindrowego silnika połączonego z 8-stopniową automatyczną przekładnią Aisin i napędem na wszystkie koła. Oto Dunker Wörth D8 GTO JD70R oparty na standardowym GTO JD70, który został zaprezentowany kilka miesięcy temu. Nowy model jest jednak w całości przeznaczony do jazdy po torze i nie ma homologacji drogowej. Napędza go zmodyfikowany 5-cylindrowy turbo doładowany silnik Audi o pojemności 2,5 litra i mocy 415 koni i 520 Nm. Zamiast 5-biegowej sekwencyjnej skrzyni biegów jest tu 6-stopniowa przekładnia napędzająca tylne koła. Przy konstrukcji pojazdu wykorzystano duże ilości włókna węglowego, pomagając utrzymać masę własną na poziomie 725 kg. Zdaniem holenderskiego producenta nowy torowy model osiąga pierwszą setkę w 2,7 sekundy oraz 200 km na godzinę w 7,7 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 280 km na godzinę. Wprowadzono szereg zmian w podwoziu i zawieszeniu. Amortyzatory otrzymały 4-stopniową regulację sztywności, a do tego dorzucono sztywniejsze sprężyny i tuleje. Na zakrętach auto radzi sobie doskonale, a podczas szybszej jazdy można osiągnąć tu przeciążenie rzędu 2,5G. Auto oferowane jest homologowanym przez FIA zbiornikiem paliwa, 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa czy klatką i poprawionym systemem gaśniczym. Ceny każdego egzemplarza zaczynają się od 200 tysięcy euro, co czyni go droższym niż drogowy GTO JD70. Dzięki za dzisiejszą obecność. Zapraszam również jutro do oglądania kolejnego Na Poboczu, jak również nowego top o najtańszych samochodach segmentu bez polskich salonów. Do zobaczenia.